Witam, siemanko, cześć, dzień dobry. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić fajne narzędzie, dzięki którym można zobaczyć, ile z kim się pisało. Tam ostatnio nawet był taki fajny post, ludzie się pytali, jak to sprawdzam, więc teraz Wam pokażę mniej więcej to narzędzie, ale nie będę Wam zdradzał od razu, o co chodzi. No i tutaj mam, na przykład z kimś pisałem 80 tysięcy razy, 40, 30, 26, 24, 19, to jest moja top 10. Tutaj oczywiście można sobie przestawiać all row i mamy 4500 znajomych w tej chwili. I teraz mogę na przykład sobie przeskoczyć do połowy, zobaczyć w połowie ile z osobami pisałem. 77, czyli jak widzicie tutaj, no ta topka, o zobaczcie, 240 wiadomości to jest tak naprawdę no 25% ludzi. Plus wzwyż. Można sobie fajnie zobaczyć w tym programie, którym Wam później opowiem, jak się nazywa, ile tutaj z kim się pisze. I tutaj jeszcze jest kilka takich fajnych opcji. No, ustawiamy sobie na przykład top 10 i przykładowo, jeżeli z kimś mało gadamy, chcemy zobaczyć czemu. Ja na przykład, jak wiecie, ostatnio doszedłem do limitu 5000. No to stwierdziłem, że muszę już usuwać osoby nieaktywne. No i tutaj mam kilka takich przykładów. O, z kimś pisałem 2, 2, 2, 3, 1. I tak, można, o, klikacie sobie środkowym guzikiem myszki, otwieracie wiadomości lub po prostu prawym otwórz nowej karcie, oknie lub incognito. No i widzę tutaj z Moniką, pisałem tylko hejka. No to se wchodzę na jej profil i ją usuwam. Ponieważ i tak ona no, nie jest mi jakoś potrzebna tutaj do życia. Kolejna osoba. Tomasz Świętosławski. No i co? On mi tu nic nie odpisuje. Wchodzę sobie w jego profil i usuń z groma znajomych. To jest pierwszy trik. Drugi trik. No to akurat Wam od razu sprzedam, że metodą urodzinową. Jeżeli ktoś mi 3 razy już nie odpisywał na metodę urodzinową, no to usuwałem ze znajomych. Kolejna fajna rzecz, tak jak tutaj, gdzie ten post jest? O, tutaj, zobaczcie. Siemanko, hejka, cześć, dzień dobry. Mam 5000 znajomych, ciekawe kto się ze mną przywita. Jest to zarypista strategia, bo od razu piszecie z tymi ludźmi, którzy się z tobą, z wami przywitają. No i jeżeli ktoś nie odpisuje, wiadomo, tutaj to można ich usuwać. Kolejna rzecz, jaką polecam, to tak. Tutaj można sobie usunąć wszystkich naraz. Klikam delete. Are you sure? Yes. I cyk. Zniknęli. I mnie przenosi do strony 449. Ale nie polecam tak robić. Najlepiej pootwierać sobie wszystkie karty, czyli cyk, 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 cyk. I zobaczyć, co tam się zadziało? O, tu ktoś odpisał, dziękuję, a ja nic. No i dobra, i sobie lecę, nie? Tutaj nie odpisał, to do usunięcia. Jak z kimś raz czy 2 razy pisałem, nie mamy żadnych tutaj tematów wspólnych, to przy was jeszcze pousuwam te osoby i zaraz wam tu kolejną rzecz powiem. O, kolejna moja metoda. Czy używasz jeszcze Facebooka? Jeżeli ktoś mi na to nie odpisze, no to wiadomo, wylatuje. Tutaj te osoby już pousuwam. I zaraz wam jeszcze pokażę kolejny trik, bo tu już i tak trochę wam sprzedałem. Warto otaczać się wartościowymi znajomymi, jak widzieliście w moim poście. Jeżeli ktoś ma z wami nie mieć ani wspólnych zainteresowań, pasji, ani w ogóle wspólnych jakichś tam biznesów, no to czy jest sens na siłę je trzymać? Tym bardziej jak się ma 5000 znajomych, no nie wiem. Kolejna rzecz, tutaj miałem post na samej górze właśnie.
O, tutaj. Ktoś się na przykład mnie spyta, jakąś pierwszą osobę lepszą wezmę. Bartek, na przykład. Klikam sobie tutaj. All row. Czekamy chwilkę, aż się załaduje. I klikam teraz tak. F plus Ctrl. Potem Ctrl V, czyli wklejam Bartosz Berger i mi wyskakuje. I tutaj widzę, ile z nim pisałem. To gdyby ktoś chciał sobie sprawdzić. Teraz pytanie. Chcecie takie narzędzie? Jeżeli tak, to odzywajcie się do mnie, jeszcze z Was mogę z tego przeszkolić. Tylko oczywiście nie ma nic za darmo. Ale też nie mówię, że wymagam od Was jakichś tam większych kwot. Tutaj na koniec pod filmikiem dam mój numer konta i kto co może wpłacić, nawet symboliczną jakąś tam przysłowiową złotówkę 10, 20, 30, 50 czy tam 100 zł, a Was ostro z tego przeszkolę. Oczywiście kto da więcej, to jeszcze więcej tam informacji dorzucę, więcej szkoleń. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do mnie na priv. Pozdrawiam, hej!